Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Joanna Dowejko, Twoja prasowalnia, prasowalnia Styl z Gorzowa wraz z firmą Streama. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na kolejny odcinek w naszym cyklu Małej Akademii Prasowania, który odbywa się w ramach 14 Święta Techniki. Zapraszam. Dzisiaj wyprasujemy męską marynarkę. Elegancką marynarkę. Możemy oddać ją do pralni, do prasowalni, albo pokusić się o to, żeby samemu po prostu zrobić z niej coś pięknego. Prasowanie naszej marynarki rozpoczniemy od wygładzenia, tylko bardzo delikatnego, podszewki. Ten pierwszy ruch żelazkiem w powietrzu robią po to tylko, żeby jak będziemy zewnętrzną część marynarki prasowali, żeby tutaj te zagniecenia nie odgniotły nam się nieestetycznie na zewnątrz. Wyprasujemy teraz rękawy. Naciągamy na prasulec, wyrównujemy w środku podszewkę. To może sprawić na początku nieco kłopotu, dlatego że materiału podszewki, który jest wewnątrz, jest po prostu więcej. On po prostu może się trudniej układać. Przesuwamy cały nadmiar w dół rękawa, aby tutaj powierzchnia, którą prasujemy, była idealnie gładka. Możemy nie dojeżdżać do samej góry, dlatego że pokażę Państwu, w jaki sposób wykorzystać zwężający się czubek stołu prasowalniczego do tego, żeby po prostu elegancko wyprasować tę część rękawa. Prasujemy ramię, mankiet. Dookoła, z jednej, z drugiej strony. Ciemna tkanina może czasem być trudniejsza do wyprasowania niż jasna, dlatego że właśnie bardzo łatwo w niej o wyświecenia materiału. Dlatego prasując ciemną tkaninę, po pierwsze obniżamy temperaturę żelazka, którym prasujemy, a po drugie nie dociskamy żelazkiem do samej powierzchni tkaniny, tylko staramy się tak pół milimetra, milimetr nad tkaniną prasować. Nasze żelazko oczywiście jest zabezpieczone stopą przeciwpołyskową, to jest taka specjalna stopa wykonana z tworzywa, które zabezpiecza również przed przypaleniem, ale jednak pracujemy z materiałem, który jest wrażliwy termicznie, dlatego mimo wszystko zachowujemy ostrożność. Przód rękawa mamy prawie że gotowy, tył rękawa. Przeprasujemy jeszcze odrobinę w taki sposób i przechodzimy do drugiego rękawa. Delikatnie, aby nie pognieść tego na początku wyprasowanego. Nakładamy na prasulec rękaw. Prasujemy grzbiet. I dookoła. Prasujemy grzbiet. I dookoła rękawa. Cały czas staramy się nie dociskać, tylko bardzo leciutko prowadzić żelazko tuż nad powierzchnią materiału. Przechodzimy do mankietu. Również wykorzystamy sobie do tego prasulec, to nam znacznie upraszcza. Staramy się nie skręcać dookoła jeszcze bardziej. W tym miejscu nie kręcimy już dalej w tę stronę, tylko cofniemy i w drugą stronę będziemy prasować z tej strony materiał. Ponieważ gdybyśmy tak kręcili, po prostu tutaj rękaw zagiąłby się nam. Jeżeli jest taka potrzeba, przeciągamy parą jeszcze raz tę część materiału. Mówiłam Państwu, że pokażę, w jaki sposób doprowadzić górną część ramienia do porządku. Nakładamy
marynarkę na czubek deski prasowalniczej, włączamy funkcję nadmuchu, powstaje taki charakterystyczny balon, który nam ułatwia tutaj wyprasowanie wszystkich tych elementów, które powinny mieć ładny owal. Jedno ramię i dokładnie tak samo drugie ramię. To bardzo trudno jest pokazać, ale tutaj naprawdę to powietrze jest wtłaczane i tutaj pomaga mi ładnie pracować. Wyprasujemy karczek marynarki. Wygładzimy materiał, który jest pod spodem. Cały czas korzystamy z funkcji nadmuchu. I delikatnie wprowadzimy żelazko, kierując jego czubek w kierunku szwów marynarki. Z jednej strony i to samo z drugiej strony. Przechodzimy do przedniej części marynarki. Delikatnie rozprasowujemy tak zwane poły z jednej strony. Uwaga! Wyciągniemy kieszenie, aby nie powstały nam tutaj nieeleganckie wyświecenia związane z tym, że materiał może się odbić na wierzchniej warstwie. Prasujemy tył, tę część pod pachą, pomiędzy rękawem a kieszenią. Skorzystam z podkładki, bo jest mi troszeczkę za daleko. Ona, tak jak już część z Państwa słyszała w naszym poprzednim odcinku, pozwala mi bezpiecznie odstawiać żelazko na powierzchni prasowalniczej bez konieczności odchylania tam daleko ręki i bez obaw o to, że stawiając gorące żelazko przypalę pokrowiec deski. Układam dokładnie materiał na desce. Prasuję część pod kieszenią. Prasuję część nad kieszenią. Prasuję klapę kieszeni. Kieszeń wkładamy na miejsce. Jeżeli jest to marynarka wykonana z materiału, który trudno tak się poddaje prasowaniu, możemy wyprasować też tę część kieszeni, która wystaje, na płasko. Zmieniamy funkcję stołu prasowalniczego na odsysanie. Czekamy momencik, aż turbina przestawi się w tryb odsysania. I bardzo delikatnie, zbliżając tylko żelazko do zewnętrznej części kieszeni, prasujemy. Pozostałą część będę prasowała, korzystając z funkcji nadmuchu. Podobnie jak poprzednią stronę, tak samo prasujemy drugą połowę przodu marynarki. Przy innych tekstyliach nie jest to aż tak istotne, by nie przykładać żelazka bezpośrednio blisko materiału, jak właśnie przy ciemnych marynarkach, ale zresztą nie tylko marynarkach, ponieważ te wyświecenia, które mogą powstać przy zaprasowaniu szwów, które są poniżej prasowanej części, mogą być bardzo trudne do usunięcia. Mamy wyprasowane rękawy, przednią, drugą przednią część marynarki. Kieszenie wkładamy na miejsce. Wyprasujemy plecy, rozkładamy równo materiał. Prasując plecy, tutaj jest takie miejsce, w którym przednia część jest przykryta tylnią. Zwracamy uwagę, żeby nie prasować jednej warstwy na drugiej. Możemy dziś prasować przy pomocy sprzętu, który jest wyposażony w funkcję nadmuchu. To o wiele bezpieczniejsze dla tkaniny i o wiele łatwiejsze dla nas. Pozostała nam jedna rzecz do wyprasowania, kołnierzyk i klapy prowadzące od kołnierza do guzików. Co jest też ważne, to żeby nie zaprasować ich tak na
żeby nie zaprasować im tutaj takiego kanta. To jest też mało eleganckie i myślę, że dzisiaj już po prostu passe. Wyprasujemy od środka jedną klapę. Tu jeszcze powinniśmy przeciągnąć do samego końca. I drugą. W tym czasie pozwolimy materiałowi odpocząć. Możemy go lekko naciągnąć. I drugą. To się może wydawać takie trochę tańczenie z tą marynarką, ale w rzeczywistości po to, żeby ona elegancko się później układała na ciele, nie może być wyprasowana tak zupełnie na płasko, ponieważ po prostu straci swój fason i nie będzie się dobrze prezentowała. A jak wiemy, nasz wygląd jest naszą wizytówką, tak więc staramy się dbać o to, aby był schludny. Kołnierzyk musimy zadbać o to, aby był zaprasowany w linii, po której prowadzą nas klapy marynarki. Dlatego delikatnie, nie dojeżdżając do krawędzi, poprowadzimy żelazko tutaj. Dookoła kołnierzyka, ale kołnierzyka nie prasujemy na płasko, tylko na okrągło oraz w powietrzu. I płynnie przejdziemy na drugą stronę marynarki. Pamiętając o tym, żeby również tutaj nie zaprasować kanta. I na koniec na wieszaku rozprasujemy jeszcze te wszystkie części podszewki, które być może się zagniotły lub niedokładnie wyprasowały na początku prasowania. Nasza marynarka jest prawie gotowa. Brakuje jeszcze jednego elementu, ponieważ to bardzo często zdarza się przy prasowaniu ciemnych rzeczy, że nawet jeżeli one są dokładnie wyprane, to pokrywają się takimi drobnymi, jasnymi drobinkami. Pozbędziemy się ich, aby całość prezentowała się bardzo elegancko. I na końcu element, który pozwoli osobie, która będzie nosiła marynarkę, pamiętać o nas. W domowych warunkach możemy malutką karteczkę z miłym liścikiem włożyć do kieszeni właściciela marynarki. Ja dzisiaj powieszę tak po prostu przewieszkę zapraszającą do korzystania z usług prasowalni w Gorzowie. Dzisiaj mam dla Państwa jeszcze mały bonus do prasowania marynarki, czymże by była marynarka z eleganckimi spodniami i z wyprasowaną koszulą bez krawata. Niby prosta rzecz, prosta, ale nie tak do końca. Krawaty wykonane są z delikatnych tkanin. Po to, aby krawat wyprasować elegancko, nie powodując powstania nieestetycznego wyświecenia na przedniej jego części, która będzie odbiciem szwa, który mamy z tyłu, wyprasujemy go w rękach. Ja dzisiaj korzystam z takiej termoodpornej rękawicy. Możemy też użyć jakiejś innej, natomiast bardzo ważne jest, żeby wcześniej, zanim przystąpimy do prasowania czegokolwiek w rękach, abyśmy zrobili próbę, by nie poparzyć po prostu sobie dłoni. I powolutku, fragment po fragmencie, prasujemy krawat. Dlatego nie prasujemy go na desce, nawet takiej wyposażonej w nadmuch, że granice tutaj, kanty tego krawatu bardzo łatwo jest zaprasować na takie, w takie cieniusieńkie kanty. To jest również nieeleganckie i tego staramy się unikać. To samo robimy z tylną częścią krawata. Przeciągamy. I teraz pozostaje już nam go tylko elegancko zawiązać na wcześniej uprasowanej koszuli. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia jutro.